Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny oczywiście w Bully Scholarship Edition i jest to kolejny dzień z życia naszego super studenciaka, czyli Jimmy'ego Hopkinsa, który w tym momencie jest świnią. I to nie jest świnią dlatego, że jest, nie wiem, powiedzmy szowinistyczną świnią, czy po prostu zachowuje się jak świnia, tylko po prostu dlatego, że jego twarz zamieniła się pod wpływem magii. Magia zmiany i transformacji twarzy zaszła niestety właśnie tutaj na Jimmy'm. No i przez to właśnie będziecie oglądać dzisiaj Jimmy'ego w postaci świni, przynajmniej jego głowy. Także okej, oczywiście przypomnę na początek, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, bądź zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem się znajduje. No i dobra, teraz tak, mamy tutaj do wykonania 3 misje oraz jedno wyzwanie. Za co się zabierzemy? Jedna z tych misji to na pewno było z tą kradzieżą, także może dzisiaj nam się uda zrobić z tą kradzieżą. Patrzcie, jaki ślizg w ogóle wykonaliśmy. Z tą kradzieżą to jest właśnie w tym miejscu, tak? Także okej, spróbujemy. Złodziej komiksów. Tutaj cutscenkę możemy pominąć, ponieważ wiemy, o co chodzi. Będziemy musieli gościa na rowerze gonić, co właśnie będzie tym naszym problemem, można powiedzieć. Okej. Cios z lewej, cios z prawej. Shift będzie cios z lewej. Ja bym wolał jednak go z prawej bić. Dobra, pyk, złodziej, wyrwał strzała. Okej. Dobra, jedź. Ja tu tego nie ogarniam troszeczkę tej jazdy, jak już mówiłem. Szczególnie w trakcie tego, że musimy jeszcze coś innego robić, oprócz samej jazdy. Ja pierdzielę. Przemoc wobec przedstawiciela prawa, no nie, no to nie ja, panie władzo, ja go nie złodzieja, naprawdę. Naprawdę, ja go nie złodzieja, czemu go nie mogę zdjąć? What the fuck, jak mnie wywalił ziomek? Dobra, szybko, Jimmy. Szybko, Jezu. Dobra, bigo, okej. Weź komiks. Musimy teraz szybko wziąć komiks. Uciekać. Dobra, uciekamy. Dobra, wzięliśmy komiks, udało nam się tym razem zrobić. Okej, Jezu, przy zacinającej się grze, przy takim troszeczkę słabym dla mnie sterowaniu w Bully udało się zrobić tę misję za drugim razem. No i jestem zadowolony z tego. Nie jest to rodzaj misji, które mi się podobają niestety w tej grze. Właśnie ze względu na te dwie rzeczy, o których wam przed chwilą powiedziałem. Także okej, lecimy sobie tutaj na prawo, proszę bardzo. Ogólnie ludzie, nie wiem jak u was, ja to nagrywam parę dni wcześniej, w sensie dwa dni wcześniej. Wchodzi teraz nowa aktualizacja do Pokémonów i nie wiem, czy ona już, jak wy to oglądacie we wtorek, to czy ona jeszcze już jest, czy jeszcze jej nie ma, bo ja to nagrywam w niedzielę, czyli u mnie jeszcze nie ma tej aktualizacji teoretycznie dostępnej, bo można ją ściągnąć, ale powiem wam, że będę musiał ją przetestować w tym tygodniu, tak? Tutaj z kwestii tej, z przeszłości mówię, że będę musiał ją przetestować, także mam nadzieję, że to będzie coś, fajnego. Wiecie, co zrobimy? Tak. Zapiszemy na pewno sobie tutaj grę, ponieważ odblokowaliśmy ostatnią miejscówkę. To, że... No tak, możemy sobie teraz tutaj zapisywać grę bez problemu. Pojechałbym jeszcze kupić jakieś może kwiaty czy coś takiego i spróbować pozarywać do kogoś. Okej, jak widzicie, w ogóle tutaj jest też kolejna super miejscówka. Możemy się przespać. Jesteśmy w jakiejś fajnej piwnicy. Możemy się przespać, tak? Możemy tutaj poużywać komputerka. Możemy pograć na automatach. Z ziomkami posiedzieć. Dobra, z tymi ziomkami to przesadziłem. Możemy sobie posiedzieć z kimś. Co tu jest w ogóle? Aha, tu jest tylne wyjście. Nie, nie chcę, ziomek. Ja ci nie pomogę, sorki. Sorki, jestem dzisiaj świnią. Świnia ci nie pomoże, niestety. Dobra, i teraz tak. Misja gdzieś z przodu na terenach żelbojów, czy... No dobra, pojedziemy do żelbojów. Robimy teraz misję, jeszcze jedną główną, jedną fabularkę zrobimy, później chyba pójdziemy spać.
Zrobimy może jeszcze ze dwie lekcje, no i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Wow, ale wyskoczył. Jimmy, kurde, ty to jednak wyskakujesz. Dobra, tutaj mamy gumkę recepturkę, której nie zbierzemy, bo nas tak mało interesuje. Tutaj mamy wyzwanie po lewej stronie, ale ono też nas nie interesuje póki co. Kolejna misja dla żelbojów prawdopodobnie nas teraz czeka, także wyścig Loli, o! Of course I love you, Johnny! No, you don't. Love is complicated. That didn't seem complicated between you and that Gordo kid. I'm gonna kill him! Johnny, please! We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off! Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so bestial. Hey, Jimmy. Hey! What are you doing here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah! Be nice to each other. You know what I like about you two. You're both so straightforward, so quick to judge, so fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. Oh, I think we've got a little challenge. I just love challenges. They make me so excited. Okej, czyli przez Lolę będziemy musieli brać udział w jakimś głupim wyścigu. O nie, znowu misja rowerowa. Ja pierdzielę, dzisiaj się chyba od nich nie uwolnimy. Jako, że jesteśmy świnią Jimmy'm, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wziąć udział w tym wyścigu. O Jezu, tutaj jeszcze... O Jezu, nie. Nie, czuję lipę już. Dobra, lecimy. Ja pierdzielę, nie no, te wyścigi są tak drewniane. Te wyścigi są tak drewniane, jeszcze trzeba to W cały czas klikać. To jest najgorsze, co trzeba robić. Klikać W, a ty jeszcze musisz sterować lewo-prawo na dobrą sprawę. Dobra. Wpadłem na super pomysł, że będę tapował W prawą ręką, a lewą klikam W A i D. Okej, okay, nie powiem, póki co jest dobrze, póki co tylko, że oni pojechali sobie na skróty, super. Okej. Okay. Dobra, ziomuś, odejdź stąd. Jestem za daleko od ciebie, nie dasz mi rady, ja tu jestem mistrzem tapowania. Okej. Okay. Jezu, te wyścigi są tak beznadziejnie na peceta zrobione. Okej, okay, ej, tutaj... Wow! Tutaj coś podjeżdża pod nas. Napierdykam. Dobra. What the hell? Co tu się dzieje? Dobra, tap. Johnny jest tuż za nami, Tylko nienaganna super jazda może nas utrzymać jeszcze. Na pierwszym miejscu. Jezu, czemu się kamera zmieniła? Napierdykam. Dobra, okej, okay, lecimy. Tap. Oni nie powinni być w stanie mnie w ogóle dogonić w takim momencie. Ja pierdzielę. Co tu się odwaliło? Proszę państwa, gdzie jest koniec tego wyścigu, kurde. Ziomek w ogóle poleciał na jakieś skróty teraz, no weź się odwal, typie. My jedziemy na wyścigu, czy kurde, co robimy? A pierdziele, nie no, to jest sterowanie jest żałosne. Przepraszam was ludzie, że ja sobie tak narzekam, ale po prostu naprawdę, no to jest po prostu patologia, no z tym sterowaniem, no. No i on już nie wróci, no patrzcie, nie może wyjechać nawet, zostajesz z tyłu, naprawdę. O, jeszcze ziomuś zrzucił drzewo, no spaka. Co, jesteśmy w kale? Dobra, ja już nie mam najmniejszych szans chyba ich dogonić. Przejechałem prawie większość wyścigu na pierwszym miejscu. I dupa. Dobra, goń, Jezu, ile ten wyścig trwa, skończcie już ten wyścig. Pierdziele, skończcie ten wyścig już!
Co tu się dzieje? No jak ten koleś mógł mnie dogonić? Kompletnie tego nie kumam. Dobra. Nie, no sterowanie po prostu. Tyle w temacie, no. Kurde, no. Nie, nie wierzę, nie robię tej misji. Nie, nie ma opcji, ludzie. Nie ma opcji, żebym ją zrobił na nagraniu. Nie ma takiej najmniejszej opcji. Ach, to jest bez sensu. Człowiek jedzie te 3 minuty i się tylko denerwuje, że nie może normalnie jechać jakoś, jak człowiek na tym rowerze. A pierdziele, dobra, jestem już stiltowany i to mega. Jedziemy stąd, nie wracam tu na misję po prostu. Ja pierdziele, nawet jej nie będę powtarzał na nagraniu. Jeżeli ja ją zrobię, to ją zrobię gdzieś całkowicie poza nagraniem. Nie ma opcji. To jest po prostu normalnie nie do zrobienia, jak trzeba jakoś sterować tym. To jest tak się ciulowo, ludzie. Powiem wam, to jest chyba najgorsze sterowanie w jakiejkolwiek grze z tych, które grałem już. Nie miałem nigdy gorszego sterowania i gorszych misji tego typu. Już powiem wam tak, już wolę te misje, trudne misje z San Andreas zrobić po prostu. Dobra, jeszcze w ogóle muszę stąd teraz jakoś wyjechać. Pojechałem sobie oczywiście super drogą. Tam, gdzie mieliśmy wyścig, sobie pojechałem. Nie wiem, koleś mnie w ogóle wyprzedza na jakimś buście, dostaje boosta z dupy. I tyle w temacie, ta gra jest oszukana. Ja się czuję oszukany w tym momencie. Człowiek jedzie, zapieprza na tym rowerku. Kurde, na tym rowelku. A nie, i tak go wydupią. Dobra, no ja chcę stąd zjechać w ogóle. Teraz muszę cały wyścig znowu przejechać, całą trasę wyścigową przejechać. Bo sobie pojechałem przez przypadek tamtędy, naprawdę. Naprawdę, gdyby mnie dwa razy nie wywaliło jeszcze z rowerka, to może by coś z tego było. Ja nie mam kompletnie pojęcia, gdzie ja w tym momencie jadę. O Jezu, jadę gdzieś za szkołą. Myśmy taki kawał drogi przejechali, nie ma tu jakiegoś skrótu, żeby do szkoły sobie wejść? Tu był w ogóle jakiś skrót pewnie, z którego oni skorzystali. Ja pierdykam, jestem tak zdenerwowany w tym momencie. Ja przepraszam bardzo. Nie chciałbym być zdenerwowany. Chciałbym wam tutaj robić wszystko za pierwszym razem, wygrywać wszystkie wyścigi, ale po prostu tych misji na rowerze się nie da normalnie zagrać. Koleś po prostu nie może normalnie skręcać nawet. Już nie mówiąc, że jak on zostanie na drzewie, to już zostaje na tym drzewie przez kolejnych 10 sekund. Że jak już tapuje, to trudno jest w ogóle skręcić podczas jego tapowania. Dobra, wyjechaliśmy w okolice szkoły. Wracamy, bo będzie przypał, już jest prawie pierwsza w nocy, także o pierwszej w nocy i tak wracamy na kampus, no to całkiem niezła sprawa. Dobrze, nas nie ścigają, nie? I tak podbiegnie ziomek, który ma dla mnie misję, oczywiście, bo tylko ja muszę wracać do drugiej w nocy do domu w sumie, do akademika. Okej, dobra, prześpimy się z tym, prześpimy. Spokojnie, nowy dzień, proszę państwa, nowy dzień, nowy Jimmy. To wszystko przez ten świński łeb, on przynosi chyba mi pecha, będę musiał transmutować się przed kolejnym odcinkiem. Dobra, idziemy na lekcję, ja chcę lekcję. Mam nadzieję, że na lekcjach się uspokoję. Chyba, że dostanę znowu lingwistykę, to się nie uspokoję wtedy. Wtedy się nie uspokoję po prostu. Jak dostanę tylko nie lingwistyka dzisiaj. Nie mam ochoty po prostu myśleć na której? Piątej lingwistyce już? Na piątej, tak. Na piątej lingwistyce nie mam chyba dzisiaj ochoty myśleć. Nie mam. Dajcie mi, nie wiem, powiedzmy dajcie mi geografię, mechanika, o Jezu. Dajcie mi, nie wiem, geografię i matematykę, o. Takie dwa przedmioty ja mogę dzisiaj mieć. Bez problemu, raczej. Dajcie mi proste zadanie, jak 2 dodać 2 równa się 5. Czy coś, dobra, kradniemy jeszcze, ukradniemy coś. Nowy dzień, nowy Jimmy, jak to powiedziałem już. Nowy włamywacz. Okej, Vulcan 4000 został zabrany. Proszę bardzo, macie Vulcana 4000.
Ale fajny wulkan! Uhu, ale fajnie! Patrzcie! Lamusy. A jak to wybuchnie? Ha! Lamusy. Dobra, i teraz tak, gdzie mamy lekcję? Chyba gdzieś tutaj. Tylko że niżej. I co to będzie za lekcja? Nie, nie mówcie, że lingwistyka. Tylko nie, nie. Geografia, okej, okay, dobra. Jezu, już się martwiłem, że będzie lingwistyka. Okej, geografia 3, dobra, trzeba się będzie postarać. Co teraz na nas czeka? Przyporządkuj flagi do odpowiednich prowincji, stanów lub państw przed końcem lekcji. Lewy alt, czekajcie, jak przytrzymaj lewy alt lub lewy shift, aby chwycić flagę, dobra. Lewym altem. O, Azja. No to dobra. No to od razu, Chiny najprostsze. Nad Chinami jest Mongolia, tylko czy mamy Mongolię tutaj gdzieś? Nie mamy. Ale wiadomo, dobra, to będzie easy, czuję. Japonia. Teraz tak, obok Japonii najbliżej jest Korea, bo tam Krzysiu Gonciarz jeździ. Nie mamy Korei w tym momencie. Pakistan jest bardziej po lewej stronie. To będzie chyba tak. O dobra, mamy Koreę Południową oczywiście. I teraz tak, Filipiny, Indie. Indie to tu będą. Teraz Tajwan jest wysepką gdzieś poniżej Japonii, okej. Filipiny, one były tak, one były chyba jeszcze pod Tajwanem, tam Soushibo był, pamiętam, to jest to, dokładnie. Wietnam jest po lewej stronie najbardziej, bo tam sobie walczyli. To mówię, to jest fajne, bo dużo rzeczy się kojarzy z czegoś. O, jest Mongolia, no to tak jak już mówiłem, Mongolia jest nad Chinami. I teraz tak, jakby to wykminić, co to jest? Afganistan, no to wiadomo, nad Pakistanem. Tajlandia, ona jest zaraz obok Wietnamu przecież. Tadżykistan to pewnie tutaj będzie, dokładnie, Stany. Nepal jeszcze jest, Mjanma i Sri Lanka. No to Sri Lanka to jest to małe główienko na pewno. Nepal jest przecież nad Indiami. Jak nie? No jest, Fazowski tutaj jechał. No i tylko to, jedyne, którego bym nie wiedział, to ta Mjanma jakaś. To jest jedyne, czego bym z tego nie wiedział na dobrą sprawę. To jest gra skojarzeń tak naprawdę. Od jakiego youtubera ci się to skojarzy? Tutaj Japonia, Korea, to tam siedzi w sumie Gonciarz, tak? Kostium pandy odblokowano, super. Pandzia głowa. Okej, czekamy na drugą lekcję. No, to tak jak mówiłem, tu się skojarzył ten. Tutaj Filipiny, coś ten, no to przecież tutaj Soushibo był. Tutaj Indie coś, to jechał Fazowski, przecież jechał tam. Dobra, no okej, no to jest fajna sprawa. Mongolia to przecież tam dopiero co zajechał przez Chiny czy coś. Mongolia do ruskich. Pater, nie? Michał Pater, Misza, kurczę. No okej, no to jest fajna sprawa. To jest ciekawa sprawa, okej. Ciekawe, co będzie kolejne. Czy tam będzie chyba Ameryka Południowa, tak? I coś jeszcze. I Afryka? Zobaczymy. Tutaj już... Nie, Amerykę Południową myślę, że powinienem jeszcze bez większych problemów zrobić. Aczkolwiek z Afryką mogą być problemy. No chyba, że to jest to do rzeczy Nilu i tamte gdzieś. I tamte miejscówki. To będzie łatwiejsze. Egipty jakieś te... No to może nie będzie trudne, bo tam w sumie Niemcy walczyli, tam był front też w trakcie wojny. To można będzie to jakoś obczaić. Dobra, otwieramy zamek. Proszę bardzo. Jimmy włamywacz po raz kolejny. Okej, otworzyliśmy bardzo szybciutko. Dostaliśmy podręcznik. Nie warte zachodu, nie warte. Już go wyrzuciliśmy. Wydropiliśmy bombę, halo. Dobra, otwieramy zameczek kolejny. Dobra, prawo, lewo, no szybko. I prawo. Okej, co teraz? Byle nie podręcznik. Jabłko. Okej. Jabłko nam też nie jest potrzebne. No i gdzie jest teraz lekcja? Na górze. O Jezu. Ja się poślizgnąłem na jabłku, które wydropiłem. I co tu będzie? Matematyka. No to ja chyba dzisiaj odgadłem, co będziemy robić. Dziękuję bardzo. Jimmy jest zadowolony w takim razie. Na używaniu kalkulatora wyląduje on w śmieciach. Spokojnie, koleś. Jimmy nie potrzebuje kalkulatora. Mam nadzieję, że dalej będą jakieś łatwe zadania. Okej, 1 kilo. No to tutaj. 36, to jest 6 razy 6, co jest
wyższe. To jest to, teraz 0,5 to 1/2, 360 to 180, co jest najmniejsze, to jest pizza, co jest najwolniejsze, to jest ślimak, to jest 26, to jest 11, to jest 20 razy 20, co jest najmniejsze, ślimak, co jest największe, planeta, 10 minus 10 plus 7 to jest 7, która liczba jest najmniejsza, no to najmniejsza jest ta liczba, to jest 11 po raz kolejny. Ile widzisz trójkątów? Widzę jeden trójkąt, drugi trójkąt, trzeci trójkąt, czwarty, piąty, szósty, 7. Okej, 6 osiemnastych to jest 1/3. 1 gram to jest tyle kilogramów. 17 minus 6 jest 11. Tutaj jest 9, 11. Znowu cały czas to 11. Co jest najmniejsze? To jest najmniejsze, co jest najszybsze? Nie wiem, co to jest kompletnie. Aha, ale zaliczyliśmy już, okej. W sumie nie wiedziałem, co to było, czy to jakiś był planeta, czy co to było. Okej, zaliczyliśmy matematykę, także proszę bardzo, dwie lekcje dzisiaj zaliczone kolejne. Koszula z napisem zamknij pisk. Ta gra słowna, Jezu, bóli, o Boże, normalnie zrywam boki z tego wszystkiego, boczki zrywam nawet. Dokładnie, to tyle będzie tego śmiechu. Proszę bardzo, zapisujemy grę, no i teraz możemy jeszcze spróbować. Możemy spróbować zrobić taką rzecz, że pójdziemy sobie do tej misji po lewej stronie. Nie wiem, co to jest za misja, ale do tej misji po lewej stronie, tak mogę powiedzieć. Dobra, mieliśmy w ogóle bombonierkę kupić, ale jakoś nie wiem. Nie po drodze Jimmy mu chyba do bombonierki, tak mi się wydaje. No jakoś tak patrzę się Jimmy, myślę, no nie, no chyba nie bombonierka, nie? Okej, chociaż no, w ogóle ktoś mi napisał, drodzy ludzie, drodzy słuchacze, ktoś mi napisał, że można dać jednemu takiemu murzajowi z okularami w bibliotece te, Boże, upominki w sumie, podarunki, czekoladki, kwiatki i inne rzeczy i że będzie on też dostępną opcją dla nas, ale nie chcemy, ja nie chcę, nie. Ja tej opcji nie będę testował na odcinku, na pewno. Jakoś nie mam ochoty, można powiedzieć. Dobra, nie wiem, co tu było. W ogóle musimy przejść dookoła jeszcze. Okej, no to bierzemy deskoroleczkę. Okej, dzisiaj tak na luźno, Jimmy, już bez spiny. Zaliczyłeś dwa przedmioty, w sensie lekcje. Okej, czyli tutaj chyba jednak nie objedziemy dookoła. Chyba, że trzeba przejść dookoła tutaj. A zaraz widzę, że jednak nie i że trzeba było się wrócić i Jimmy zacznie się znowu denerwować i zaczną na niego mówić świński łeb, nie wiadomo dlaczego. Dokładnie, nie, okej, dobra, coś zdubiłem. No, musimy się spokojnie, calm down normalnie. Cool down, także okej, cofamy się jeszcze tutaj, cofamy się jak Jimmy w rozwoju osobistym. I teraz tak, bierzemy desko, rolkę i jedziemy. No panienki, zejdźcie mnie stąd. Panienki, panieniury. Kurde. Dajcie mi dojechać do drogi, okej. Droga stanowa numer 4. No i lecimy teraz tak, do przodu. Gdzie ja muszę podjechać? Na prawo chyba, tak? Okej, tutaj chyba. Pyk! I po schodach. I wywalił się. Okej, co tutaj jest za misja niby? Randka kucharki. Aha, to jest z Edną. Dobra, to kontynuujemy chyba. To można to skontynuować. Będziemy ochroniarzem, no dobra. Nie przeszkadzaj w randce, ukryj się na drzewie. Wspinaj się. Będziemy musieli ochraniać Ednę na pewno, jeżeli o to chodzi. Będziemy tajnym ochroniarzem. Dobra, siadaj, Jimmy. Co on robi? Wytyfy! Co tu się...
Co tu się odwaliło właśnie? No jak on mi się obra... O co chodzi? No... Ziomek mi się obraca po prostu cały czas. Co za typ? Zeskakuj z tego drzewa, ziomek. Ej, no wytyfy, jak ja mam tam niby... No dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Podchodzimy do tego jeszcze raz. Wspinaj się, no proszę cię bardzo. Proszę cię, mistrzu, wspinaj się na drzewo. No i co dalej? No co dalej? No usiądź na tym drzewie chyba, nie? No nie ob... Ja pierdzielę, no co ja mam zrobić? Ziomek, ty się nie... No... Nie rozumiem, no po prostu nie rozumiem. W jaki, kuźwa, sposób ja mam się niby schować na tym drzewie? Nie, naprawdę, to jest poza moim pojmowaniem chyba. Naciskam głupie przyciski do ostatni raz. Został mi jeden przycisk, którego nie nacisnąłem jeszcze, żeby się, nie wiem, złapać na tym drzewie czy coś. Ziomek się zaczyna obracać i nie wiadomo o co chodzi. Nie no, ten przycisk tego nie robi, ten przycisk tego nie robi, ten przycisk tego nie robi. Super. Świetnie! Świetnie! Wspin... Pierdziele. Świetnie, Jimmy! Ty to jednak jesteś, ty masz łeb na karku. To ten świński ryj po prostu dzisiaj. Nic, kompletnie nic, nic nie działa, nic mi nie działa dzisiaj tutaj, jeżeli o to chodzi. No a on się będzie obracać jak paralityk jakiś. Bez kitu, nie, dobra ludzie, my sobie zakończymy dzisiejszy odcinek na tym, bo ja się zaraz tak zdenerwuję przez te dwie misje, że nie wiem, no że wyłączę po prostu grę. Więc ja liczę na waszą pomoc w kwestii tych misji. Może, nie wiem, może jedną zrobię po prostu poza nagrywaniem. Ale o co chodzi na przykład tutaj, co ja mam tu zrobić? W jaki sposób mam siąść na tym głupim drzewie? Bo ja tego nie wiem, widocznie. Okej, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Przepraszam za wszystkie denerwowania się. No, oczywiście, jeżeli odcinek się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, bądź zarejestrować się z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem się znajduje. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć, pa i czołem.